Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can. And they continue with Gothic 3 modded. Let's talk to Sancho and tell him about this guy wanting to steal his gold. Eusebio zachowuje się podejrzanie. Eusebio to nic po. Ścina trawę i produkuje bimber. Może wychlał za dużo własnego świństwa. To nieistotne, zostaw go w spokoju. Jest nam potrzebny. Lukar łaknie twojego złota. Czyżby? Ten złodziej zakrada się tu i... Dobra robota. Teraz zadbaj o to, aby zniknął z mego miasta. Okej. Przysyła mnie Sancho. Lepiej, żebyś się wyniósł z Ben Erai. Nie wierzę. Sprzedałeś mnie? Ty zdradliwa świnio! Nie, nigdzie się stąd nie ruszę. Za to ty trafisz prosto do Beliara. Zaraz zginiesz! I'm not sure if the rest will turn hostile if I kill him, so I'm going to do it in a bit of a distance. Zatrzymaj się, ty tchórzu! And after that, I think I'm going to go and search for the nomads. As at least one of them should be a bandit. And I can just kill him without any consequence. Whereas the rest, I can actually talk to them and maybe do some quests for them. So they should all be kind of nearby. One of them is at an oasis, so that should be something I would presumably... That looks like an oasis. Oh, well, I guess... yeah, this is Yespas, so that's one of them. Oh, damn it, that's not the potion I wanted to drink. Okay, so that's one of them dealt with already. And he stole some magic ore. As I said, this looks like an oasis, so I would imagine that might be where the next one of them is. And the last one is supposedly raiding Lago, so I would imagine he's somewhere near to Lago. That reminds me, however, that I have not found a teleporter stone to Ben Erai. So I will have to look for it when I get back. Okay, seemingly there are no people in this oasis, which is a bit of a disappointment for me. So I was pretty sure I will actually find him here. Okay, I need to flee, because if I die now, it's not only going to be embarrassing, it's also going to be annoying, because I would have to repeat a pretty significant segment.
But if the nomad is not here, then where is he? I guess I will have to look for a different oasis. Those palm trees are already near Ben Erai, I believe. So they are not an oasis per se. Although, didn't he say south? South of Ben Erai? Well, I'm going south of Ben Erai now. So maybe there's another oasis somewhere around here. You can see one of the temples. And also what looks like a remnant of a fort or something. But nothing that looks like an oasis. Apparently this place is full of ogres. Freak, no! No! Oh, that's annoying, because I actually didn't save since the beginning. Zaraz zginiesz. Zatrzymaj się, ty tchórzu. Okay, so taking advantage of the fact that I'm back here, I will look for the teleporter stone. Zrobię sobie przerwę. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Oh, here it is. Well, that's pretty great. Stać! Ani kroku dalej! Widzę, że się na coś przydałeś. Kontynuuj. Przyjdź do mnie, jeśli będzie ci potrzeba szkolenia. Pracuj więcej. Nie zapominaj. Mam cię na oku. Okay, so I will once again go and kill Yespas, the bandit nomad, right here. And after, if I find the oasis, I can just teleport back, because I have the teleporter stone now.
już po tobie. Okay. So let me try and learn from my own mistakes by saving this time. Now, the guy said south of Ben Erai, didn't he? Raids the oasis in the south with his people. But how far south is south, to be honest? Like, maybe over there? Do I want to test my mettle against the ogres again? Not particularly, but... if I save right here, then worst case scenario, I'll just have to repeat a couple of seconds instead of 8 minutes. And the experience is good, I have to agree on that. No nomads here either. Is this an oasis? I guess it could be. It has some tents as well, so... oh, okay, one of them is here. Zostaw mnie w spokoju! Witaj, wędrowcze. Chodź, napij się z nami wody. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chętnie dzielimy się naszą wodą i naszym doświadczeniem. Pokaż mi swoje towary. Okay, not much useful stuff with him. Co tu robicie? Byliśmy na polowaniu. A teraz wracamy do oazy, ale zadomowiło się tu kilku asasynów. Okay, I'm not going to help the nomads, but I'm not going to kill them either for now. Nieciekawe. Because I don't want the rest of the chieftains to turn hostile. So I will check the oasis myself, see if there are any quests to be done there. And after that I will teleport back to Ben Erai and go visit Lago. Na pustyni nie znajdziesz wiele drewna, ale to, co znajdziesz, uciekasz? Na pewno będzie. A czemu miałbym uciekać? Jest tyle przyczyn, na przykład ożywieńcy czy koczownicy, ale nieważne. Napij się wody i nieco odsapnij. Co tu robisz? Ja? Ja tu rządzę. To moja oaza. Wiesz, koczownicy bardzo nam utrudniają życie. Tylko czekają, żeby nas zaatakować. Zwłaszcza ten hurit. Może ty rozwiążesz ten problem? I will, eventually. Gdzie znajdę Hurita? Niedaleko stąd, na południu.
Jego ludzie zwykle trzymają się blisko prastarych ruin. Co trzeba zrobić? W pobliżu kręci się Hurit ze swoją bandą. Czekają tylko, aby ukraść nam wodę. Zlikwiduj ich! As I said, I will, but not yet. Let's go back to Ben Erai. And finally visit the nearby Lago. Because the quests here and in Lago are kind of intertwined. Because the cities are so close together. They have a strong business relationship, as it were. So I'm still on the lookout for Shakyor the Lion. Was one of the nomads supposedly been raiding Lago. So if he was doing that, then I presume he must be somewhere nearby, right? This cave looks promising in that regard. Although, no, that's probably the mine they mentioned, right? Because they mentioned that Lago has a small tunnel that they use to mine gold. And that's most likely it. But what's their problem? If there are no monsters inside, why did they stop? I don't remember actually, so I'm going to learn that alongside the nameless hero. Maybe it's because they are all stoned. Because Lago is like a stoner village. Everyone is high all the time. Okay, there's another cave right there, I think. So maybe that's where Shakyor the Lion would be. Indeed. Patrzcie, północny wiatr sprowadza nam wojownika. Jestem Shakyor Lew. Chodź wypić ze mną łyk wody. Czemu nazywają cię lwem? Gdyż władam jego mocą. Powierzono mi ją dawno temu. Moc lwa? Jego kamień. Władam kamieniem lwa. To jeden z prastarych kamieni druidów. Jesteś druidem? Opowiedz mi więcej. Druidem? Jestem myśliwym z pustyni. Niegdyś otrzymałem ten kamień od kogoś, kto był ode mnie mądrzejszy. Od kiedy noszę go ze sobą, towarzyszy mi moc lwa. Kamień mi jedynie wypożyczono. Przekażę go dalej, gdy nadejdzie właściwy czas. Rozumiem. Co tu robisz? Napadliśmy Lago i uwolniliśmy wszystkich niewolników z tamtejszego tunelu. My? Znaczy ty i twoje lwy? Ja i moi bracia zaprowadzą uwolnionych niewolników głęboko na pustynię. Ja pozostałem z tyłu.
gdyż moja walka nie dobiegła jeszcze końca. Kiedy to nastąpi? Kiedy cała kraina zostanie oswobodzona z więzów niewolnictwa. Na pewno masz coś lepszego. Okay, I'm not going to kill him yet, for the reasons I already talked about. But I will try to remember that he's here. Because that's actually pretty close to Lago. But let me enter Lago itself for now and do some quests there. As you can see, there are some unfinished ships here, and it's actually a little hilarious because, oh, well, I guess it is a port village of some sort, so it isn't as hilarious, because I remembered it as being more inland, in which case making ships would be a pretty weird hobby. Jak leci? Witam cię serdecznie, przyjacielu. Czym może ci służyć Sibur Narad? Wiedzący, znajdujący wśród poszukujących. Wszystko w porządku? Jak najlepszym. Słońce jest ciepłe, a piasek suchy. Życie nie mogłoby być lepsze. Chcesz coś kupić? Stary, dobry Sibur oferuje przeróżne towary. Co się dzieje w Lago? Od kiedy przybył tu Raoul, wszędzie rośnie bagienne ziele. O innych sprawach pogadaj z Fabio. Tylko uważaj, to straszny sztywniak. Widziałem przy twoim domu, Doc. Budujesz też łodzie? Nie. Stało się to dla mnie zbyt męczące. Wolę wypalić trochę ziela i budować w myśle. Niedawno tak się upaliłem, wymyśliłem niezwykle zmyślną łódź. Musiałem ją natychmiast narysować. Mógłbym dostać ten rysunek? Hej, to mój wynalazek. Przecież go tak po prostu nie oddam. Może jednak zdołam cię jakoś przekonać. Mam chyba pewien pomysł. Przynieś mi 5 futer białych wilków. Są chyba takie w Nordmarze. Żartujesz, prawda? Futra? Na pustyni? I to w dodatku z Nordmaru? Pewnie, przyjacielu. Nie masz pojęcia. Rozciągnąłeś się kiedyś nago na futrze? I pociągnąłeś dymka? Musisz tego spróbować. To jak latanie. Próbowałem tego na różnych futrach. Poza futrem białego wilka. Umowa stoi? Przyniosłem ci futra. Lepiej daj mi teraz ten rysunek. Wyluzuj. Najpierw sobie zapal. Stary Sibur dotrzymuje obietnic. Wierz mi. Synu nieufności. Paliłeś coś? Nie mów takich rzeczy. Pomyśl o tym jako o medytacji rozszerzającej świadomość. Nie uwierzyłbyś, jak nagle wszystko staje się takie proste. Znaczenie małego w wielkim, wielkiego w małym. Paliłeś? Tak. Chcesz trochę? Naprawdę dobry towar, mój przekręcający słowa przyjacielu. Mam twoje futra. Dziękuję, o wielki bohaterze długiej drogi. Zdobywco zimnej północy. Rysunek, nie próbuj mi się podlizywać. A to działa? Nie. No cóż, warto było spróbować. Oto rysunek. Nie mam pojęcia, co przedstawia. Mówiłem przecież, że byłem straszliwie upalony. Yeah, this quest is very short and simple, but at least it has a funny premise. Because, you know, as I said, everyone here is high. So this guy had a... First of all, he made this plan for a boat while being high, and he himself admits that he no longer has any idea what it shows. But he also had this weird dream. This weird, you know, obsession of smoking naked on a bunch of furs from distant north.
And you were here to fulfill that dream. Ech co? O co chodzi? Co tu robisz? Najchętniej niczym. Czemu miałbym cokolwiek robić? Człowieku, ziele bagienne rośnie tu dosłownie wszędzie. To spełnienie moich marzeń. Why did he call me two-faced? Nie zawracaj mi głowy. Okay, that was short and sweet as far as quests go. Czego tu chcesz? Zgubiłeś się? Zjawiają się tutaj tylko niewolnicy i koczownicy, a ty nie wyglądasz na niewolnika. Przysłał mnie Sancho. Czyżby? A czego tym razem chce ta nadęta świnia? Chcę wiedzieć, gdzie jest jego złoto. Zaglądałeś do tunelu? Co się stało? Koczownicy porwali wszystkich niewolników, a bez niewolników nie będzie żadnego złota. Przekażę mu to. Tak, zrób to. Jeśli chce swoje złoto, niech sam popracuje kilofem. A ty, co robisz na tym odludziu? Ja? Jestem tu szefem. No dobrze, moi chłopcy nie należą może do elity. Mam kilku strażników, orka i wiecznie naćpanego gladiatora. Ale do cholery hodujemy tu najlepsze bagienne ziele na całej pustyni. I mam ogrodnika. Zuben ma ogrodnika? Albo król Robar? Nie sądzę. Rozumiem. Macie tu jakąś arenę? Jasne. Wykopaliśmy specjalną norę. Jeśli zechcesz walczyć, daj mi znać. Wszystko w porządku? Zostaliśmy zaatakowani. Jak sądzisz? Wszystko w porządku? Znów spokój? Tak, ale to cisza przed burzą. Na czele koczowników stał Shakyor. I założę się, że nadal jest w okolicy. Co wiesz o tym całym Shakyorze? Niewolnicy nazywają go lwem. Niektórzy twierdzą nawet, że nie jest w pełni człowiekiem. Że to druid. A ty w to wierzysz? Widziałem go w walce. I uważam, że to świetny wojownik. Tak, miał lwa u swego boku, ale to nie znaczy, że jest niepokonany. Co zrobimy w sprawie Shakyora? Dopóki jest w pobliżu, nie zaznamy spokoju. Musi zniknąć. I to na dobre. Okay, I want to fight. Chcę walczyć na arenie. Jasne. Możesz walczyć z grubuzem albo mamukiem. Więc chcę walczyć z... Nie, to tak nie działa. Najpierw musisz wygrać z mamukiem. Potem zmierzysz się z grubuzem. Pozwól mi walczyć z mamukiem. Dobrze. Bardzo proszę. Ale nie wiem nawet, czy mamuk w ogóle nadaje się do walki. Od kiedy Raoul zaczął hodować to zielsko, przez cały czas chodzi naćpany. No cóż, nic mu się nie stanie od paru kuksańców. Postaraj się zaciągnąć go na arenę.
Niech to szlak. Czego chcesz? Zbliżmy się na arenie. Co? Na arenie? A nie wolałbyś sobie zapalić? Dość już wypaliłeś. Hej, spokojnie, ojcze irytacji. Skoro nie chcesz wejść na arenę, będziemy się bili tutaj. Dobra, dobra, już idę. Jestem taki zestresowany. Now, an arena might be a bit of an overstatement, because it's literally, as he said, just a pit. And I think there are only two fighters, this guy and Gurbus. Pokaż, co potrafisz. Okay, that's annoying. Actually, this guy is not half bad. I didn't give him that much credit, but... it's actually kind of decent. Confused bloodfly. Indeed, it seems pretty pretty confused. Człowieku, łeb mi pęka. Jesteś wreszcie zadowolony? To była dobra walka. Tak. A przynajmniej dla jednego z nas. Położę się teraz na trochę. Does he have a teleportation stone, maybe? Seemingly not. A, więc Mamuk dostał od ciebie lanie. Ale zaraz, czy ty w ogóle zapłaciłeś za tę walkę? No, nie zupełnie. Cholera, ciągle o tym zapominam. Nic dziwnego, że wysłali mnie na to odludzie. Nie pozwolę, żeby to się powtórzyło. Chcę walczyć z Gruburzem. Hej, ten ork jest naszym gościem i sporo zapłaciłem, żeby mieć pewność, że tu zostanie. Jeśli zdołasz go pokonać, będzie mnie to kosztować jeszcze więcej. I to ty za to zapłacisz. To znaczy, że nie mogę tu nic wygrać? Ale oczywiście, że możesz wygrać. Całą paczkę doskonałego bagiennego ziela. Chcę walczyć z Gruburzem. Dobrze, ale załatw to bezpośrednio z nim. I pamiętaj, nadal jest mi potrzebny. Okay, I think yeah, he's in the smithy. Co tu robisz? Wielka świątynia w Bensali została zaatakowana. Skradziono artefakty. Dolok kazał mi odnaleźć. Co, sądzisz, że w Lago są jakieś artefakty? Nie, Mora, ale jest tu ktoś, kto może coś o nich wiedzieć. A kto to taki? Fabio złapał Morę. Jeśli coś wie, wszystko nam wyśpiewa. Znasz się trochę na walce, prawda? Wystarczająco, żeby nauczyć cię paru sztuczek, Mora. Nauczysz mnie walki? Dalej, Mora! Walczmy na arenie. Naprawdę tego chcesz, Mora? Zapłaciłem za to. Zapłaciłeś, żebym spuścił ci lanie? Taka głupota zasługuje na karę. Walczmy.
pokonałem Grubuza. Tak, jasne. Proszę, weź tę paczkę bagiennego ziela. Jest warta więcej niż przypuszczasz. Och, Mora, dobry z ciebie wojownik. Jakby to powiedzieli asasyni, jesteś synem walki, Mora. Co tu uprawiasz? Bagienne ziele, przybyszu. Czyste, wspaniałe bagienne ziele. Proszę, spróbuj. Sprzedaję je też w paczkach. Jest wysoki popyt na ten towar. Nie strać szansy, by zabrać go ze sobą. Każdy, kto go raz posmakował, zapłaci fortunę, byle go tylko znowu zakosztować. Pokaż mi swoje towary. Okay, I'm going to buy all of them, because I do believe they are used for a quest. Maybe not all of them, but it's always better to have more. Myślałem, że bagienne ziele rośnie na bagnach. Wszyscy tak myślą, ale rozejrzyj się dookoła. Rośnie szybciej niż potrafię je spalić. Warunki są tu idealne. Mnóstwo słońca, świeże wiatry, pyłki kwiatowe rozwijają się w tych warunkach doskonale. Co kilka tygodni mogę przeprowadzać kolejne żniwa. O ile rzecz jasna, do towaru nie dobiorą mi się krwiopijcy lub koczownicy. Krwiopijcy lubią bagienne ziele? Wygląda na to, że te skumbrie wiedzą co dobre. Już kilka razy traciłem przez nie moje zbiory. Sporo wiesz o roślinach. Nie tylko. Także o miksturach. Mieszkałem kiedyś w Ben Erai. Eusebio wiele mnie nauczył. Co wiesz o koczownikach? To łobuzy. Uwolnili niewolników i ukradli moje zbiory. Pewnie rozumiem to, ale kilku z nich stratowało moje rośliny. Przeklętniki! I nie uwolnili cię? Uwolnić mnie? Kto by się wtedy zajmował roślinami? Ja się nigdzie nie ruszam. Mam tu dość roboty. Może powinienem się zająć dla ciebie krwiopijcami? Stary, aż się bałem poprosić. Wiesz co? Jeśli uda ci się wypędzić te bestie, dam ci paczuszkę oryginalnego bagiennego ziela z Lago. Ktoś, kto dla mnie pracuje, powinien mieć coś z życia. No, zapal sobie. Powoli, spokojnie. Te bestie bez twojego udziału niestety nie odlecą. Okay, I think they are uphill over here, but I might be wrong. Oh, and there is a teleporter stone. So that's pretty great. I think there are also some lurkers, but it might not be here. Well, there are lurkers here, but I don't think they are part of a quest.
Maybe I'm not supposed to kill any lurkers here. I don't remember, to be entirely honest. Już po krwiopijce. Więc moje następne żniwa są bezpieczne. Weź paczkę bagiennego ziela. Ojcze rozluźnienia. Czego tu pilnujesz? Nie twój interes. Ja... nie, ale... Nic z tego. Wiesz cokolwiek o więźniu? Poważne pytanie. Więc co wiesz? Wiem tylko, że Fabio nie życzy sobie żadnych kłopotów. Właśnie dlatego nie chcę, aby ktokolwiek o tym gadał. Więc nic nie wiesz? A co sobie myślałeś? Jestem tu ogrodnikiem, nie katem. Wiesz, kim jest więzień? To Mora. Znasz jego imię? Ile Mor? Tyle imion. Nie pamiętam ich wszystkich. Rozmawiałeś już z więźniem? Tak, ale nic nie powiedział. To twardy starzec. Rozumiem. Niech to szlak. Czego chcesz? Wiesz, kto jest waszym więźniem? Kto? Ja? Nie, nic nie wiem. Dalej, nikomu nie powiem. Człowieku, może i palę za dużo zielska, ale nie jestem idiotą. Co chcesz w zamian za zdradzenie mi tożsamości więźnia? Wiesz, nie ma nic, co mógł być dla mnie... Ale zaraz, czekaj. Fabio, nie chciałbyś przypadkiem, żebym... co on chciał? Żebym... Przestał palić zielsko? A, teraz pamiętam. Miałem się zająć topielcami na wybrzeżu. Więc przynieś mi skóry i szpony topielców. Powiedzmy po 10 sztuk. Pokażę je Fabio, a w zamian zdradzę ci imię więźnia. Zgoda? Gdzie mogę znaleźć topielce? Na wybrzeżu. Wystarczy się przejść po okolicy. Jest ich tam pełno. A jeszcze jedno. Musisz mi przynieść wszystkie trofea naraz, bo zapomnę, ile mi już dałeś. Okay, so I did remember right that there was something to do with the lurkers, but unfortunately I don't think I can do it, because I can't take the trophies, and it's not just about killing them. Wiesz, kim jest więzień? Więzień? Mamy tu więźnia? Zapomnij o tym. Masz więźnia. Dokładnie. Mam więźnia. I dopóki to ja mam klucz, nikt nie będzie z nim rozmawiać. Kim jest twój więzień? Stanowi ogromne zagrożenie. Nie, nie powiem ci, kim jest mój więzień. Zbyt wiele osób już to wie. A teraz przestań wreszcie wtykać nos w cudze sprawy. Czego chcesz? But I will go down the coast nonetheless. Maybe it will be the similar situation as it was with the snappers, where I didn't have the skill, theoretically, but I still could collect your trophies from them, somehow.
Okay, there's some treasure here, which I guess is interesting in its own right. Tylko na to spójrz. But I don't see any lurkers per se. Yeah, I don't think I will do that quest. I don't think I even can do that quest. Also, at this point, I'm pretty much back in Myrtana. Oh, that's not a lurker anyway. Just very quickly check in the other direction, and just so that I will have a clear conscience. But I don't think I can do it. Yeah, no lurkers inside. Well, I guess I'll have to ignore that. Byłem w tunelu w Lago. Niewolnicy dalej tam są? Nie. Lago zostało napadnięte przez kotowników. Niewolnicy zniknęli. Na wściekły oddech Beliara! Mam już tego dość! Pożywieńcy w Bensali, koczownicy w Lago, cały świat oszalał! Nie powinienem ci płacić za takie informacje. Ale oczywiście zapłacę. Co teraz zrobisz? A jak myślisz? Ponownie zajmiemy tunel, rzecz jasna. Nie możesz się doczekać roboty? Idź do Vasco. Niech wypożyczy ci kilku niewolników, byle nie najlepszych. Ożywieńcy w Bensali? Nie słyszałeś o trupach powstałych z martwych? Nic o niemogących zaznać w spokoju przeklętych zmarłych? Nie rozpraszaj się tym. Masz tu aż nadto zadań. Zostań tutaj. Trzymaj się z daleka od Bensali. Nie przyjdzie z tego nic dobrego. Stać! Ani kroku dalej! Okay, I can also claim a reward for Yespas, one of the bandit nomads. Yespas już nigdy na nikogo nie napadnie. Dobrze, że zrobiłeś z nim porządek. Droga do Bragi znów jest bezpieczna. Oto twoje złoto.
Sancho mnie przysyła. Mam zabrać dwóch niewolników do Lago. Do Lago? I pewnie produkcja nie może ani trochę zwolnić. Dobra. Słuchaj, weź tego wynędzniałego. Poradzimy sobie bez niego i jego towarzyszy. A, jeszcze jedno. Skoro i tak zmierzasz do Lago, może przyniesiesz mi paczkę bagiennego ziela? Dobrze ci za nie zapłacę. Oto twoja paczka bagiennego ziela. Doskonale, ojcze uczynności. Pozwól, że okażę ci moją wdzięczność. To mnie znowu sporo kosztowało. Ciekawe. Co? Dość długo pracowałem dla Sancha. Pewnie to on zajmuje się daniną dla Zubena. Jednak możesz mi wierzyć, wystarczająco dużo zostaje dla niego. Do czego zmierzasz? Mógłbym wysłać cię do Bragi, do handlarza niewolnikami, z ogromną sumą pieniędzy. I? Oczywiście tylko na niby. A po drodze zaatakowaliby cię koczownicy. Jeśli taką właśnie historyjkę usłyszy Sancho, dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. Jesteś pewny, że mi uwierzy? Gdybym nie był pewny, to w ogóle bym tego nie proponował. Pomyśl o tym. Jedno małe kłamstwo i możemy zaczynać interesy. Okej. Okay. I am intrigued, because I don't remember that quest. Miałem kupić niewolników dla Vasco, ale mnie napadnięto. Och nie! A złoto? Zgadza się, skradzione. Przeklęci koczownicy! Są gorsi od wszystkich pustynnych pełzaczy! O, Beliarze! Pokaraj ich swym gniewem! Dobra, Sancho kupił naszą historyjkę. A nie mówiłem? Oto twoja działka. Od tej pory nie wspominajmy już o tej sprawie ani słowem. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Okay, that wasn't too complicated. I was hoping for something longer. Nie zawracaj mi głowy. Because he said that if I tell Sancho that lie, it's going to be a start of a business partnership or something. Najpierw coś zjem. Lepiej odejdź. Wyglądasz dość... chuderlawo. No cóż... owszem. Od tygodni pracujemy w tunelach. Jestem u kresu sił. Ale tak to już jest. Niektórzy mają miecze, a inni kilofy. Weź swoich towarzyszy i chodźcie ze mną. Oczywiście. Skoro jeszcze żyjemy, to można nas zmusić do cięższej pracy. Zabiorę cię stąd. Dobrze! each time it cracks me up, the you know, the enthusiastic good, when the slaves hear I'm going to torment them further. It was especially hilarious here, because obviously he's a regular voice actor, did a really good job of sounding tired and exhausted and pretty much done. Like, he sounded like someone who's on the verge of dying from too hard of too hard work. Whereas the default response of a companion is, you know, happy and enthusiastic. What happened? I'm not sure if I'm supposed to bring him to Fabio or to the tunnel. I guess I will go to the tunnel first, because it's on my way anyway. Hmm.
Okay, so I guess I am supposed to bring him to Fabio directly. Is it because I lost the rest? If so, then I'm going to be a little bit annoyed. Zrobię sobie przerwę. But I didn't see the others even following me. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Niech to szlak. Czego chcesz? So I was pretty sure this guy was like their, you know, representative or something. You know, he was the one that represented the group. And not that I needed to care for each of them separately. I will just check if he maybe initiates conversation while in here. Jesteśmy na miejscu. No świetnie. Będziemy dalej machać kilofami. Zabierać się do roboty. Dobrze, już się zabieramy. Okay, so I guess I didn't notice that before, because I was here. I guess I assumed he would talk to me himself. Hej, co tu się dzieje? O czym ty mówisz? Wprowadziłeś do tunelu niewolników? Tak, Sancho chce swoje złoto. Cholera, tunel nie jest strzeżony. Ktoś musi go pilnować. Wszystkiego muszę dopilnować sam. Nie zawracaj mi głowy. Daj pospać. Której części nie zrozumiałeś? Okay, I think I'm done. I'm ready to go to Bensala and Bakaresh. Because what else is there to do? Nothing here. Those are the two nomad leaders. I'm not going to kill them yet. And I can't do this. And I can't do this because it requires 75 reputation, I think. So I will return later when I'm ready to finally end the nomads. When they are of no more use to me. But for now, I'm going to save. And end it here. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye.